się nie subujesz, to zasubskryb mój kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie moich filmów, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. Siemano wszystkim, z tej strony na Żółcieńce i witam was w kolejnym odcinku z PJP, czyli z Pagarze Pływasz. Jest to powtórka moja na Gnazjmę na mapie Estuarium. Powtórka z odcinka z World of Warships, bo to było nagrywane na wizji, że tak powiem, który dzisiaj się upublicznił, czyli 2 czerwca o 11.30. Pokazuję wam tą powtórkę ze względu na dość ciekawy jej przebieg. Zostałem wyspotowany przez Clevelanda najprawdopodobniej. I ogólnie w czerwiec i lipiec. Te dwa miesiące może być gorzej, jeżeli chodzi o filmy. Się może być ich mniej. Chyba że nagram jakoś na do przodu. Trafienie w niszczery. Gdy jest pół do 7 rano. Ja się zabieram za nagrywanie, no to nie jest mądre. I druga, żeby się odpuścić jeszcze do... Nieważne. Chciałem się strzelić w Clevelanda w Cytadelę. Niestety zbyt małe wyprzedzenie wziąłem, raczej. Tak mi nie się zdaje. Po tej bitwie niestety otrzymałem status Team Killera. Ze względu na pewnego idiotę, który jest tu w Atlancie bodajże? Tak, w Atlancie. Nic się dzieje. O matko. Sorry. No, mam zaledwie 7308. Czyli nawet się nie spłaciłem, jeżeli chodzi o moje PW. Jeśli chodzi o moje PW. No tutaj się nie przestrzelę, bo to jest góra. Także to nie... Nie mogło to. Ogólnie też zrobiłem sobie założenie, że chcę zostawić wszystkie pancerniki niemieckie od tieru 2 do 10. Bo pierwszy tier to jest krążownik we wszystkich mecjach. Tak samo pierwszy tier to jest... w wocie pierwszy tier to jest light. Z wyjątkiem oczywiście tego. Z wyjątkiem jakiejś innej narodowości. O, to będzie strzał na oślep. Zwróćcie uwagę za chwilę z jakim efektem. To jest pancernik. Strzeliłem w pancernika. Weszło jednym pociskiem w Cytadelę. I lecz sporo mu HP zeszło. No, to była trzecia bitwa, jaką rozgrywałem na tym materiale i to była trzecia bitwa, w której non-stop lotniskowce się na mnie uwzięły. Tak, to nie mam pojęcia, jakim cudem torpeda uszkodziła mi wieże działowe. Torpeda jest pod powierzchnią wody, a wieże działowe są nad powierzchnią wody. Żeby coś zestrzeliwuje cały czas, ponieważ dwa myśliwce moje latają. Mam chyba umiejętność na kapitanie, które zwiększa mi liczbę tych lotniskowców. Tego okrętu przede mną nie widziałem wcześniej w ogóle. Czyli Mahana. Mama. I to był pierwszy okręt zatopiony po 4 minutach bitwy. Po 4.40 w zasadzie. 4.35. Niedługo
dopiero za chwilę się skapnę, że ja stoję na kapie i dlatego się na mnie uwzięli, też przeciwnicy we mnie walili. No tutaj bardzo ładna, za 11600 dwie ty tyle weszły z jednej salwy. To dostałem podpalenie i Cleveland najprawdopodobniej. Dokładnie, Cleveland oraz New Mexico albo New York. No chyba New York. Strzelają ekami. Tak, New York. No to ten krążek mnie ładnie wyłapał. Linka do, zarówno do powtórki, jeżeli byście chcieli obejrzeć, jak, zarówno do powtórki, jak i do odcinka z World of Warships będziecie mieli w opisie do filmu. Tak więc... No... Ewidentnie New York strzela hajkami. Tu chciałem go trafić, ale chyba mi to nie wyjdzie. Tylko, że miałem komunikat, że torpedy są od prawej burty. Torpedoes of Steyrobot. Bot. Czy bot, nieważne. Nie wiem jak się doczyta. Na szczęście torpedy nie doleciały, znaczy nie dopłynęły do mnie. Ktoś puścił zbyt mały... Nie miał już tak dobrego zasięgu. O, w ten sposób powiem. Czwarta Cytadela. Wydaje mi się, że to nie jest ostatnia. Ale przynajmniej się już spłaciłem. To jest plus. Potem włączyłem sobie regenerację HP, ponieważ jest medal Dreadnought chyba? A nie, Dreadnought jest za podtopienie, a ognio odporny jest za podpalenie. No, New York na 26 HP, non-stop we mnie nawala, ale nie strzelałem w niego, bo wiedziałem, że gościu w Fiji go zdejmie. W tej bitwie niedużo mi zabrakło do Krakena. Chyba 18 tysięcy Warspite'a. Niestety nie było to Cytadela. Natomiast był komunikat po niemiecku potwierdzone przybicie. Nasz Bayern zatonął. I to niedługo koleś właśnie w Atlancie da o sobie znak. To jest pewien incydent z sojusznikiem, właśnie otrzymałem karę. Ja otrzymałem karę za zachowanie głąba w Kiwi. Wiem co to znaczy głąb, akurat więc adekwatnego słowa użyłem. Widzicie to? Ja zaczynam... Gościu płynie w tą stronę cały czas, ja się obracam w lewo, już zaczynam. Gościu mówi, jest cały czas na widoku snajperskim, więc skupił się na kolesiu. Jeszcze obraca się w moją stronę. Ewidentnie, obraca się w moją stronę, że jeszcze się we mnie ładuje. No i walą. Zdarzyliśmy się. Celowałem dla coś tam. Ale zatopiłem swojego. Dwa pociski tylko przeleciały za Atlantę. Za to właśnie dostałem status Team Killera. Mam dwa fragi, jeden na minusie. Ponieważ idiota w Atlancie spłynął mi pod działa. To nawet nie jestem w stanie się cofnąć, bo jego złom mnie blokuje. Jego wrak mnie blokuje. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Gneisenau, czyli ten mój pancernik, znaczy mój, ten, którym ja płynę, nazywa się tak samo jak krążownik niemiecki. To nie wiem, dlaczego Wargame ich nie wprowadziło. Zarówno Gneisenaua pancernika, jak i krążownika. I Gneisenau został zatopiony w Gdyni. W porcie chyba w Gdyni. Albo w Gdańsku? Nie pamiętam. Czytałem na Wikipedii odnośnie właśnie tego okrętu, także...
złe wyprzedzenie. W zasadzie to nawet nie wziąłem wyprzedzenia, bo gościu płynął tak czy siak do przodu, więc tak czy siak bym go nie trafił. Płynąłem się na Facebooku też, jest dość głośno na temat, który za chwilę, na temat, na który za chwilę się wypowiem. Czyli... polskie okręty w World of Warships. Polska nie miała okrętów w trakcie II wojny światowej, nie miała ani czołgów, ani okrętów. Jedyne co to mieliśmy jest okręty, znaczy czołgi zdobyczny. Wiem, że na pewno Hetzer zdobyczny był. Nawet to się nazywa Jagdpanzer 38T Hetzer. A tak naprawdę to był chyba po prostu Hetzer. I Hetzer był po Jagdpanzerze 4 wyprodukowany. Czyli najpierw była produkcja Jagdpanzer 4, a później był Hetzer. A na wocie jest odwrotnie. Na wocie jest najpierw Hetzer, a później jest Jagdpanzer 4. Tylko nie pamiętam co jest przed, a Sztug jest chyba przed tym. Między Hetzerem a Sztugiem. Rozegrałem też sobie bardzo fajną bitewkę na War Thunder. To też będzie na YouTubach. Nie wiem jak ja się odbiłem od Shenharsa. Nie wiem jakim cudem. W tej bitwie chyba nawet nie użyję ani jednej torpedy. O, podpływa Kirov. Tylko że wiem jakie Kirov, że chyba wiem, jakie Kirov ma zasięg torped, czyli wszystkie ruskie mają 4 km. Wszystkie ruskie okręty, czyli zarówno niszczara, jak i krążownik, mają po 4 km zasięgu torpedo, tych wyrzuci torpedowych. No, znowu się na mnie lotniskowiec mnie atakuje. Na szczęście miałem jeszcze przez chwilę aktywny samolot, stąd też samoloty. Oraz sojuszniczy lotniskowiec też mi pomógł, za co w ogóle dziękuję. No nie wiem, który to lotniskowiec, bo nieważne. No, jak już uświadomiłem sobie, że mogę mieć w tej bitwie tego Krakena, to zacząłem znacznie gorzej strzelać. Co zresztą widać. No i teraz na mnie Kirov zaczął strzelać, Tomek91, pozdrawiam, mimo że i tak wiem, że tego nie obejrzy, zapewne. To jest mój błąd, płynę non-stop do przodu, tu znowu rykoszet od Kirova, a Kirov to jest piąty tier. No i lecą bombowce na mnie. Oraz torpedowce. To miałem nadzieję, że choć raz zdążę wystrzelić. Niestety się nie udało. Więc zobaczymy się w wynikach końcowych powtórki. Okej, tak się prezentuje wynik końcowy. Wynik osobisty prezentuje się właśnie, jak tu już wspomniałem, w taki sposób. Niestety dostałem 21,300-400 grzywny. Poprzez to, że koleś mi się kogoś wyabładował, jakby jeszcze nie można było pomyśleć i widać, że koleś się ewidentnie mi władował pod lufę specjalnie. Znaczy możliwe, że nie specjalnie, bo mógł mnie nie widzieć. Niemniej jednak władował się pode mnie. I no, obrażeń jest mało, natomiast fajne 4 cytadele mi się udało wstrzelić. I 3 fragi. Tutaj jeśli chodzi o expa, jestem drugi. No, Atlanta, którą ja zniszczyłem niechcący, jest trzecia. Jestem drugi pod względem expa u nas w teamie. Idzie możliwe, że spotował, dlatego jest wyżej. Tutaj... szczęście tylko 4000 mu zabrałem. Zdałem z kątem premium i dostałem 253 za okrągleniu 1000 i na czysto wyszedłem 193,721. Jeżeli chodzi o expat, to tutaj mam 1164.
Więc w tym materiale to było na tyle. Także jeśli wam się materiał spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Napiszcie komentarz. Jeżeli subujecie kanał, to możecie zasubować kanał. Na razie. No i cześć.